Dzień dobry Państwu z Legionowa, ze Stadionu Miejskiego imienia księdza pułkownika Jana Mrugacza. Kłania się Paweł Waniek. Witam i zapraszam w imieniu swoim, całej telewizji Zebra oraz partnera dzisiejszej transmisji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa imienia doktora Konrada Wita w Radomiu na mecz w ramach 23. kolejki rozgrywek o Mistrzostwo II Ligi pomiędzy Legionowią Legionowo a Radomiakiem Radom. W Wielką Sobotę przyjdzie dzisiaj obu zespołem rywalizować o ligowe punkty. No i zobaczymy, którzy kibice będą mieli w związku z tym nieco radośniejsze święta. Ja zarówno pewnie, jak i Państwo głęboko wierzę, że Zieloni zrobią tutaj dzisiaj wszystko, aby zdobyć 3 punkty. I co za tym idzie, wprawić siebie oraz swoich wiernych kibiców, którzy oczywiście przyjechali tutaj dzisiaj do Legionowa w prawdziwie świąteczny nastrój. Oba zespoły są już na murawie, zatem przejdę do podania wyjściowych jedenastek, w których dzisiaj zaprezentują się obydwa zespoły. Począwszy od drużyny gospodarzy Legionowia, Legionowo. W bramce z numerem 1 Mikołaj Smyłek, dalej numer 16 Mikołaj Grzelak, kapitan zespołu, 19 Kamil Wiktorski, 5 Leon Leustek, 15 Krystian Miś, 2 Jarosław Wieczorek, 7 Paweł Garyga, 26 Krystian Wójcik, 22 Wojciech Kalinowski, 4 Aleksandr Bajat, 9 Robert Hirsch. Na ławce rezerwowych mamy 33 Piotr Smołuch, 6 Łukasz Kopka, 28 Marcin Kozłowski, 25 Łukasz Wolsztyński, 14 Rafał Wolsztyński, 23 Hubert Tylec oraz numer 11 Rafał Jankowski. Trenerem drużyny gospodarzy jest pan Ryszard Wieczorek. Drużyna Radomiaka Radom. W bramce z numerem 83 Michał Kula, 26 Marek Dubeń, 14 Kamil Kościelny, 4 kapitan zespołu Maciej Świdzikowski, 19 Bartosz Surkowski, 11 Kamil Cupryak, 20 Michał Hrabąś, 17 Włodzimierz Puton, 31 Radosław Mikołajczak, 9 Leandro Pereira, 15 Przemysław Śliwiński. Na ławce rezerwowych 27 Adrian Szady, 18 Cinozo Agu, 23 Marcin Gawron, 32 Dawid Kwiek, 7 Krystian Puton, 96 Krzysztof Robski i numer 28 Paweł Wolski. Trenerem Radomiaka jest oczywiście pan Jacek Magnuszewski. Sędzią głównym dzisiejszego spotkania jest pan Paweł Kantor, reprezentujący Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Asystują mu pan Bolesław Rosa oraz pan Krzysztof Bizoń. I obserwujemy w tym momencie już pierwszą akcje ze strony gospodarzy, drużyny Legionowi Legionowo. Chłodno w dniu dzisiejszym, cały dzień padało tuż przed spotkaniem, dosłownie przestało. Zobaczymy, jaki będzie miało to wpływ na murawę, którą przed spotkaniem zachwalał trener Radomiaka Jacek Magnuszewski, mówiąc o tym, że jest równa i dzięki temu ma nadzieję, że uda zaprezentować się techniczny i ofensywny futbol w wykonaniu Radomiaka w dniu dzisiejszym. No, spotykają się dzisiaj drużyny z przeciwnych biegunów tabeli. Legionowia okupuje 14. lokatę z dorobkiem 23 punktów. Ich przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie 4 oczka. Zdecydowanie lepszej sytuacji jest Radomiak, który piastuje 6. lokatę, aktualnie mając na koncie 34 punkty. No i w wypadku dzisiejszego zwycięstwa powróci na 5. miejsce w tabeli i strata do 4. miejsca premiowanego grą w barażach o awans na zaplecze Ekstraklasy wyniesie tylko 3 punkty. Tymczasem przy piłce gospodarze. Odegranie teraz do bramkarza Mikołaja Smyłka, który wybija piłkę daleko przed siebie. No i będziemy mieli za chwileczkę wznowienie gry od rzutu z autu w wykonaniu Radomiaka Radom. Grę wznawiać będzie Marek Dubeń, który dzisiaj od pierwszych minut poszafowali troszeczkę składami obaj trenerzy. W wykonaniu Legionowi mamy 4 zmiany w stosunku do ostatniego pojedynku. W przypadku Radomiaka jest to 5 zmian. Od pierwszych minut dzisiaj Michał Kula, Marek Dubeń, Bartosz Sulkowski, Leandro oraz Przemek Śliwiński. W wypadku Legionowi jest to Leustek, Wójcik, Kalinowski oraz Hirsch. I przy piłce teraz Michał Hrabąż, Włodzimierz Puton, Maciej Świdzikowski. No niestety przejęte to podanie przez jednego z zawodników Legionowi i rozwija się teraz atak prawą stroną boiska. Jest dośrodkowanie w pole karne, ale wyjaśnia to wybiciem głową kapitan Radomiaka Maciej Świdzikowski i z kontratakiem rusza w tym momencie Radomiak lewą stroną boiska. Rozpędza się tam Kamil Cupryak, no zatrzymany w tym momencie przez Leona Leustka. Szkoda, bo mogło być bardzo interesujące, ale trwa teraz walka w środkowej części boiska. No i przy piłce gospodarze. Jest odegranie na lewą stronę boiska. Mamy piłkę w polu karnym Radomiaka. No domagają się tutaj ręki kibice
Legionowi, ale sędzia Paweł Kantor nie reaguje. Będzie za to pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu z prawej strony boiska dla drużyny gospodarzy. W przedmeczowych wywiadach w przypadku chociażby Michała Grudniewskiego wspominał on tutaj, że raczej nie spodziewa się zbyt wielu kibiców na stadionie. Rzeczywiście raczej kameralna atmosfera dzisiaj na stadionie w Legionowie. Ale o tym za chwileczkę, bo mamy dośrodkowanie w pole karne Radomiaka, ale przechwytuje tą piłkę Radosław Mikołajczak. No ofiarnie teraz jeden z zawodników Legionowi, ale będziemy mieli wznowienie gry od rzutu z autu przez Radomiaka. Tak jak wspomniałem wcześniej, dość kameralne dzisiaj widowisko w Legionowie. Może kilkudziesięciu czy też kilkuset kibiców, 100 czy też 200. Jest oczywiście kilkudziesięcioosobowa grupa z Radomia, która przyjechała tutaj dzisiaj wspierać Zielonych. No, na pewno to wsparcie będzie bardzo ważne, istotne dla Radomiaka. Tymczasem mamy akcję lewą stroną boiska, dośrodkowanie w pole karne. Ze strony Legionowi, czy będzie uderzenie z dystansu? No niestety nie udało się dojść do tej piłki zawodnikom Radomiaka, ale teraz pewnie chwytają Michał Kula. Nie spieszy się wznowieniem gry, tak jest, trzeba na spokojnie wejść w to spotkanie, narzucić swój styl gry. Na pewno obydwa zespoły są zmotywowane, aby zdobyć w dzisiejszym meczu komplet punktów. Legionowia na dobrą sprawę w 2016 roku nie zdobyła jeszcze bramki, ani nie zanotowała zwycięstwa. Oczywiście należy pamiętać o walkowerze uzyskanym za mecz z KS Okocimski Brzesko. A ostatnia bramka, która padła, jeżeli chodzi o drużynę gospodarzy, została strzelana w 90 minucie w meczu z Gryfem Wejherowo. A na liście strzelców wpisał się najlepszy strzelec tej drużyny, Rafał Jankowski. Zdecydowanie lepiej to wygląda w przypadku Radomiaka. No mamy nadzieję, że po ubiegłotygodniowym zwycięstwie z Gryfem Wejherowo w Radomiu 2-1 dzisiaj również zobaczymy bramki w wykonaniu zawodników Radomiaka, które przełożą się na zdobycie przez drużynę Zielonych 3 punktów. Następną kwestią jest oczywiście chęć zrewanżowania się drużynie Legionowi. Jest to bowiem niewygodny rywal dla Zielonych. Świadczą o tym chociażby ostatnie pojedynki tych drużyn. Przypomnę, że na jesieni lepsza okazała się drużyna Legionowi, wygrywając w Radomiu 2-1, chociaż to Zieloni zdobyli pierwszą bramkę. Natomiast teraz mamy akcję prawą stroną boiska, przedziera się tam Legionowi, a będzie dośrodkowanie w pole karne. No i bardzo szczęśliwie teraz wybijają tą piłkę defensorzy Radomiaka, nie opuściła ona jeszcze placu gry, ale teraz niedokładne wybicie i piłka spada wprost pod nogi Krystiana Misia. Teraz udany przechwyt, rozpędza się Radomiak, jest tutaj z prawej strony boiska. No sporo teraz mamy akcji w środkowej części boiska, trwa walka o piłkę, sporo niedokładności, ale zwycięsko z tych pojedynków wychodzą zawodnicy gospodarzy. No i była teraz tutaj walka pomiędzy Krystianem Misiem a Kamilem Kościelnym. I będziemy mieli wznowienie gry z autu w wykonaniu drużyny Legionowi. Wracając do mojego wywodu, na pewno jeszcze jest chęć zrewanżowania się za potyczkę, która miała miejsce w okresie przygotowawczym, kiedy to drużyna Legionowi zaaplikowała RKS-owi aż 5 bramek, wygrywając 5-0. No na pewno oba te wyniki siedzą gdzieś z tyłu w głowach zawodników Radomiaka. Mówił o tym nawet trener Jacek Magnuszewski. No ale wszyscy liczymy, że podziała to na nich tylko i wyłącznie mobilizująco. I uda się dzisiaj wreszcie z Legionowią wygrać. Tymczasem od bramki Michał Kula. Dalekie wybicie. No i utrzyma się Radomiak w posiadaniu piłki. Zagranie teraz do Macieja Świdzikowskiego. Przecięte to podanie i będziemy wznawiać z lewej strony boiska rzutem z autu. Już bardzo szybko wznowiona gra. Po raz kolejny Maciek Świdzikowski. Zagranie do środka boiska. Jest tutaj Włodzimierz Puton, który odgrywa piłkę do Radosława Mikołajczaka. Po raz kolejny Puton. Jest tutaj jeszcze Marek Dubeń. Do niego teraz zagranie. No i niedokładne teraz odegrane Marka Dubenia. Przechwytuje piłkę drużyna Legionowi. Faulowany w tym momencie Robert Hirsch. I będziemy mieli stały fragment gry dla drużyny gospodarzy w środkowej części boiska.
Długie teraz zagranie w kierunku Pawła Garygi. Przepraszam bardzo. No i utrzymuje się przy piłce Legionowia Robert Hirsch. Po raz kolejny zagranie długiej piłki na prawą stronę boiska. Udało się ją opanować. Jest dośrodkowanie. I jest pierwsza bramka dla Legionowi, proszę Państwa. No niestety błąd w kryciu. Gospodarze zdobywają pierwszą bramkę w 9 minucie spotkania. Strzelcem bramki zawodnik oznaczony numerem 22 Wojciech Kalinowski wyprowadza gospodarzy na prowadzenie. No niestety błąd w kryciu, bardzo dobre dośrodkowanie, strzał z główki. No i nie miał za wiele do powiedzenia w tym momencie Michał Kula. Od 9 minuty Radomiak przegrywa 0-1. Bardzo teraz jest potrzebne, aby nie rozpamiętywać tej bramki, zacząć grać swoje, doprowadzić do wyrównania. No mamy pierwszą bramkę dla Legionowi w tym roku. Niestety przełamanie nastąpiło w meczu z Zielonymi. Tak jak mówiłem, Legionowia będzie tutaj bardzo zmotywowana. Jest to na dobrą sprawę jej pierwszy mecz przed własną publicznością w tym roku. Przewaga nad strefą spadkową jest niewielka, także na pewno będą chcieli wreszcie odwrócić kartę zawodnicy spod Warszawy. Tymczasem oni przy piłce. Ładna teraz próba wymiany podań, ale zakończyło się to wszystko na defensorach Radomiaka. Przy piłce w tym momencie Radosław Mikołajczak, który od razu zagrywa w kierunku Przemka Śliwińskiego. Niedokładnie. No i faulował teraz Radek Mikołajczak w środkowej części boiska. I rzut wolny przyznany drużynie z Legionowa. Mamy w składzie Radomiaka od pierwszych minut Rossi Pereira Leandro. No liczymy, że dzisiaj najlepszy strzelec z drugiej ligi zdoła dzisiaj coś ustrzelić i powiększy swój dorobek bramkowy. Tymczasem nie ustaje w atakach drużyna Legionowi, chcąc podwyższyć swoje prowadzenie. Na szczęście póki co się jej to nie udaje. Teraz przywilej korzyści dla Radomiaka. Przy piłce Włodzimierz Puton, zagranie do Leandro. No wydawało się, że będzie teraz faul dla drużyny Radomiaka, ale pan sędzia Paweł Kantor milczy. Wybita teraz piłka poza plac gry, gdyż nie podnosi się Leon. Mamy nadzieję, że nic poważnego mu się w tym momencie nie stało. Dopiero co wyleczył kontuzję. No wielka szkoda, wielka strata, jeżeli w tym momencie by mu się odnowiła, ale wygląda na to, że nie będzie potrzeby udzielenia mu pomocy medycznej. Powolutku wstaje. No i teraz zachowanie fair play, oddana piłka drużynie z Legionowa. Jest teraz akcja prawą stroną boiska, bardzo ładna tutaj wyrzutka do Krystiana Wójcika, który odgrywa tą piłkę. Po raz kolejny próba dośrodkowania na Wojciecha Kalinowskiego, tym razem zablokowane to zagranie i będziemy mieli kolejny rzut rożny z prawej strony boiska dla drużyny gospodarzy. Trzeba powiedzieć, że na razie w tych pierwszych minutach Legionowia wygląda zdecydowanie lepiej. No muszą się Zieloni obudzić, zacząć grać uważnie i agresywnie, jeżeli chcą tutaj osiągnąć korzystny rezultat. Zobaczymy, jak teraz ten stały fragment gry rozegrają gospodarze. Jest wrzutka w pole karne, piąstkuje Michał Kula. Jest strzał z dystansu, zakotłowało się tam w polu karnym Radomiaka. Ale wygląda na to, no wyglądało na to, że piłkę spokojnie przechwycą defensorzy Radomiaka, ale po raz kolejny wkradło się tam troszeczkę chaosu. I w związku z tym będziemy mieli kolejny rzut rożny dla drużyny z Legionowa. Tym razem z lewej strony boiska piłka po drodze otarła się jeszcze o któregoś z zawodników Radomiaka. No sporo tych stałych fragmentów gry w początkowej fazie spotkania. Pięciu zawodników gospodarzy w polu karnym. No trzeba ich teraz dokładnie pokryć, aby nie powtórzyła się sytuacja z 9 minuty. No i po raz kolejny udało się dojść do główki zawodnikowi gospodarzy. Na szczęście tym razem niecelnie. Piłka nie opuściła jeszcze placu gry. Niedokładne teraz zagranie zawodników gospodarzy. I będziemy mieli wznowienie gry od rzutu z autu w wykonaniu gospodarzy. Krystian Miś. Wrzutka do Roberta Hirsza, który cały czas utrzymuje się przy piłce, naciskany tutaj przez zawodników Radomiaka.
No za mocna zdaje się teraz piłka, ale nie, jednak walczy o nią bardzo ambitnie Wojciech Kalinowski. No widzą Państwo, jak wysoki pressing stosuje teraz drużyna gospodarzy. Przynosi to efekty. Radomiak nie może na razie wymienić zbyt wielu podań. Na pewno rozbija mu to grę. Odrobili zdecydowanie lekcje zawodnicy gospodarzy. No zobaczymy, jak na to zareaguje team Jacka Magnuszewskiego. No teraz przepychanki tutaj na boisku pomiędzy Leandro a Aleksandrem Bajatem. Leo w tym momencie przy piłce. No niestety uciekła mu i przechwycił tą piłkę zawodnik drużyny gospodarzy Jarosław Wieczorek. Trwa teraz walka w środkowej części boiska. Włodzimierz Puton, zagranie do Bartosza Sulkowskiego, który odrywa piłkę do Śliwińskiego. No nie było teraz fałku na Bartoszu Sulkowskim. Z kontratakiem prawą stroną boiska rusza drużyna Legionowi. No skutecznie na szczęście ten atak przerwany przez defensorów Radomiaka, ale będziemy mieli wznowienie gry z rzutu z autu z prawej strony boiska. Już rozpoczęli gospodarze. Jest tam Paweł Garyga, ale poradzili sobie z nim obrońcy Radomiaka. Piłka trafia pod nogi Leandro. No zobaczymy, co zrobi Brazylijczyk. Powstrzymywany tutaj bez faulu. Przy piłce Legionowia. Niedokładne teraz zagranie. Ale jednak piłka otarła się po drodze o któregoś z zawodników Radomiaka i cały czas w jej posiadaniu drużyna gospodarzy. No teraz niedokładne zagranie w wypadku Krystiana Misia i przy piłce Radomiak. Maciej Świdzikowski. Zagranie do Chrabąszcza. Odgrywa do Marka Dubenia. Udaje się Radomiakowi utrzymać przy tej piłce. Jest teraz przy niej Radosław Mikołajczak. Podanie do Dubenia. Niedokładnie przyciął to podanie w tym momencie Kamil Wiktorski. Przy piłce Robert Hirsch. Próba teraz odegrania, ale nie ma spalonego. Wybija tą piłkę na aut Maciek Świdzikowski. No jest troszeczkę niezrozumienia dzisiaj na boisku, wydaje się, między defensorami Radomiaka. I już szybciutko wznowili grę zawodnicy gospodarzy. Widać, że bardzo chce im się grać, są bardzo zmotywowani, chcą tutaj jak najszybciej podwyższyć ten korzystny dla nich rezultat. Bardzo dobrze prezentują się gospodarze w tym pierwszym kwadransie. Mamy nadzieję, że Radomiak weźmie z nich przykład. Do tej pory, gdybyśmy przejrzeli świąteczne występy drużyny Radomiaka, było one raczej zdecydowanie korzystne. Drugiego kwietnia 2015 roku 68. ligowe derby Radomia zakończyły się remisem 1-1. Bramkę wówczas strzelił Przemysław Śliwiński. Natomiast w ostatniej dekadzie również zazwyczaj Radomiakowi udawało się w Wielką Sobotę zwyciężać. Tak było chociażby w 2012 roku, wygrana z Ursusem Warszawa 1-0. W 2013 roku pewne zwycięstwo z Resowią 4-0. No i w 2014 roku również Radomiak odprawił z kwitkiem. Ale mamy w tym momencie bramkę, proszę Państwa! Mamy w tym momencie bramkę dla Radomiaka, jest wyrównanie. No i to jest to, o czym zacząłem opowiadać. O tej nadziei na wywierzenie korzystnego rezultatu. Radomiak niezwykle ostatnimi czasy przegrywać swojego świątecznego grania. Domagają się tutaj jeszcze z perspektywy trybun kibice Legionowi spalonego. Bezskutecznie oczywiście ta bramka zostaje zaliczona, jest 1-1. A strzelcem tej bramki oznaczony numerem 11 Kamil Cupriak. No niezbyt długo prowadziła w tym spotkaniu Legionowia. Bardzo dobrze, że w miarę szybko udaje się doprowadzić do remisu. Liczymy, że nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej, uda się tutaj osiągnąć korzystny rezultat, tak jak to bywało w latach ubiegłych. No ale nie można sobie już pozwalać na błędy w defensywie. Na pewno trzeba grać troszeczkę agresywniej. Tak jak mówiłem, pierwszy kwadrans w wykonaniu Legionowi bardzo dobry. No ale na szczęście w okolicach 17-18 minuty Radomiak doprowadza do wyrównania. Niedokładne teraz zagranie w wykonaniu drużyny gospodarzy i będziemy wznawiać grę od rzutu z autu. Włodzimierz Puton. Niedokładnie teraz Włodek. Walczą ambitnie o tą piłkę zawodnicy z Legionowa, ale udaje się przy niej utrzymać. Teraz długa piłka w kierunku Przemka Śliwińskiego.
Nie ma faulu na Leandro, ale utrzymujemy się przy piłce. Marek Dubeń, zagranie teraz do Radka Mikołajczaka, który jest faulowany i będziemy mieli stały fragment gry w wykonaniu drużyny Radomiaka. No bardzo dobre miejsce. Mniej więcej 18 metr od bramki strzeżonej przez Mikołaja Smyłka. Będzie okazja do tego, aby wyjść na prowadzenie w tym meczu. Ustawia już tą piłkę Bartosz Sulkowski. Jest tam jeszcze Leandro. A także Michał Hrabąszcz. Pięcioosobowy mur w wykonaniu drużyny Legionowi. No wygląda na to, że Bartosz Sulkowski będzie wykonywał ten stały fragment gry. No zobaczymy, czy pokusi się Bartek o bezpośredni strzał na bramkę. Jest na pewno ku temu okazja. 19, praktycznie 20 minuta spotkania. Jeszcze trwają tam przepychanki. I za chwileczkę będziemy mieli gwizdek pozwalający Bartkowi wznowić grę. Bartosz Sulkowski, no strzał ląduje prosto na murze drużyny gospodarzy. Poprawka, również niecelna, strzał przelatuje nad bramką. I grę wznawiać będzie golkiper gospodarzy. Długa piłka. No wydawało się, że uda się ją przechwycić zawodnikom Radomiaka. Na razie trwa walka w środkowej części boiska i jednak nie udaje się jej opanować ostatecznie zawodnikom Legionowi. Szybkie wznowienie gry przez Radomiaka. No piłka wkierowana do Leandro, ale niestety nie doszła do adresata. Na szczęście udaje się ją bardzo szybko odzyskać. Bardzo dobre teraz podanie w kierunku Radka Mikołajczaka, który próbuje tutaj wypuścić Przemka Śliwińskiego, ale uprzedzony Przemek przez bardzo czujnego na przedpolu Mikołaja Smyłka, który odrywa w tym momencie szybciutko tą piłkę do Aleksandra Bajata, do Krystiana Misia, znowu Bajat. Będą starali się pewnie teraz powoli konstruować swoją akcję zawodnicy z Legionowa. Jest długa piłka w kierunku napastników gospodarzy, ale czujnie tam tym razem Bartosz Sulkowski, który w tym momencie przy piłce. Odegranie do Kamila Cupriaka, który podaje do Maćka Siedzikowskiego. Ten zagrywa długą piłkę po raz kolejny na Przemka Śliwińskiego. No nie, jest jednak faul w wykonaniu Macieja Siedzikowskiego, który otrzymuje w tym momencie żółtą kartkę. 21 minuta spotkania i tym razem stały fragment gry przyznano drużynie gospodarzy. Nie mamy na razie na boisku Pawła Wolskiego oraz Michała Grudniewskiego. Na pewno dodałoby to troszeczkę smaczku temu pojedynkowi, bowiem obaj zawodnicy Radomiaka to byli zawodnicy Legionowi. Michał Grudniewski pozyskany w ostatnich dniach ostatniego okienka transferowego. No, mówił tutaj, że Legionowia ma przede wszystkim bardzo groźne akcje oskrzydlające, natomiast dość słabo spisuje się, jeżeli chodzi o środek obrony. Tymczasem rzut wolny dla Legionowi. Płasko bita piłka w pole karne i nie miał problemów z wyłapaniem jej Michał Kula. Kamil Kościelny. Do Macieja Świdzikowskiego, ten po raz kolejny do Kamila Kościelnego, który posyła drugą piłkę w kierunku Przemka Śliwińskiego. Trwa tutaj walka z defensorami Legionowi, którzy wychodzą z tego pojedynku obronną ręką, ale naciskany teraz Krystian Miś. Jednak gwizdek sędziego i od rzutu wolnego wznawia grę Legionowia. Długie tutaj zagranie, bardzo dobre przedłużenie przez Roberta Hirsza, ale nie doszła ta piłka do Wojciecha Kalinowskiego. Jednak cały czas w jej posiadaniu zawodnicy gospodarzy. No i pewnie ją teraz złapie Michał Kula, tak jest. Trzeba uważać na takie wypuszczanie w uliczki piłkarzy Legionowi. Jest to bardzo groźne. Bardzo aktywny jest tutaj Robert Hirsz. Wojciech Kalinowski również tutaj szarpie.
to on zdobył premierowe trafienie w tym spotkaniu, dając Legionowi prowadzenie. Trzeba na tego zawodnika na pewno bardzo uważać. No mamy teraz wznowienie gry z autu z prawej strony boiska w wykonaniu gospodarzy. I podanie w kierunku wspomnianego Kalinowskiego. No i czysto odebrał tutaj piłkę Hrabąszcz. Od razu zagranie do Przemka Śliwińskiego. Otrzymał się Przemek przy piłce, ale niestety stracił ją Leo. I teraz swoją akcję budować będą gospodarze. Bajat. Odegranie do Wiktorskiego. No wydawało się, że będzie teraz próbował grać długą piłkę Wiktorski do Misia, ale jednak zdecydował się na podanie do Bajata, który odegrał do swojego golkipera. Dużo teraz walki w środkowej części boiska, utrzymuje się przy piłce Legionowia, Miś. Wiktorski, Miś. Po raz kolejny Wiktorski, dwójkowa akcja z Misiem. No mało co nie skończyło się to stratą w wykonaniu Legionowi. Przy piłce teraz Leon Leustek. Wieczorek. Powoli teraz rozgrywają tą piłkę zawodnicy z Legionowia. No to oznacza, że Radomiak też jest lepiej ustalony. I w tym momencie bardzo bliski przechwytu Radomiak. Faulowany Radosław Mikołajczak. Będziemy mieli stały fragment gry do Radomiaka w środkowej części boiska. No zdecydowanie lepiej wygląda teraz krycie w wykonaniu zielonych. Ma problemy z konstruowaniem akcji drużyna gospodarzy. Oby tak dalej. Maciej Świdzikowski w kierunku Kamila Cupriaka. Cały czas Cupriak przy piłce. Teraz po raz kolejny kapitan Radomiaka. Odegranie do Michała Kuli. No namawia teraz golkiper Radomiaka do tego, żeby przesunęli się zawodnicy Radomiaka bardziej w pole karne gospodarzy. Cały czas przy piłce Radomiak. No nie wiem, czy potrzebne są te, są tutaj te drugie piłki zagrywane w kierunku, czy to Kamila Cupriaka, czy Przemka Śliwińskiego. Mają problemy z ich opanowaniem. Najczęściej kończy się to przechwytem w wykonaniu drużyny gospodarzy. Może należałoby troszeczkę spróbować pograć po ziemi. Wspominał o murawie trener Jacek Magdoszewski, że jest na tyle dobrym stanie, że powinno to umożliwić techniczne granie w przypadku drużyny Radomiaka. No na razie jednak mamy sporo tych górnych piłek. Właśnie, a nie, już myślałem, że będzie właśnie taka zagrana w pole karne, ale inaczej rozegrali to zawodnicy Radomiaka. Teraz dopiero dośrodkowanie ze strony Bartosza Sulkowskiego. Otarła się jeszcze piłka o jednego z defensorów drużyny Legionowi i będziemy mieli rzut rożny dla zielonych z lewej strony boiska. Jest oczywiście w polu karnym Maciej Świdzikowski, jest Leandro, Kamil Kościelny, jest tam również Przemek Śliwiński. Ma więc kto skierować tą piłkę do bramki. Zobaczymy, jaki wariant rozegrania tego rzutu rożnego zastosują w tym momencie zawodnicy Radomiaka. Krótko, dośrodkowanie przez Bartosza Sulkowskiego, ale niedokładnie wybijają tą piłkę zawodnicy Legionowi. Aczkolwiek udaje się przy niej utrzymać Bartoszowi Sulkowskiemu. I jest faul po raz kolejny na Radosławie Mikołajczaku. Niewiele brakowało, mielibyśmy rzut karny, bardzo blisko pola karnego. Ale kończy się to wszystko jednak na rzucie wolnym na skraju pola karnego z lewej strony boiska. No zdecydowanie w przeciągu tych kilku minut poprawiła się teraz gra Radomiaka. Zobaczymy, jak rozegrają ten stały fragment gry zieloni. 28 minuta pierwszej połowy. Jest próba bezpośredniego strzału i teraz bardzo dobra interwencja golkipera Legionowi Mikołaja Smyłka. Zmierzała ta piłka w lewe okienko bramki strzeżonej przez Michała Smyłka, ale udało mu się ją wypiąstkować. No i mamy w tym momencie przyznany rzut wolny dla drużyny z Legionowa. Bardzo dobry strzał. I przy piłce Bajat. Miś. Odegranie po raz kolejny do Serba. Teraz udało się wymienić kilka podań zawodnikom gospodarzy. Próbował się tutaj lewą stroną rozpędzić Krystian Wójcik, ale powstrzymany przez Kamila Kościelnego przepisowo i rzut z autu dla Legionowi. Przy piłce Miś.
No i teraz szybkie wznowienie przez Wieczorka. Po raz kolejny piłka trafia do niego. Odegranie do Misia. Próbował się tam przedrzeć lewą stroną boiska, ale zatrzymany przez Marka Dubienia przepisowo. Sędzia Paweł Kantor nie gwiżdże. I w związku z tym będziemy mieli wznowienie gry przez Michała Kulę. Blisko pół godziny gry za nami, 1-1 po bramkach Wojciecha Kalinowskiego oraz Kamila Cupriaka. Niezłe widowisko obserwujemy tutaj dzisiaj w Legionowie. Są akcje z jednej i z drugiej strony. Po początkowym pierwszym kwadransie gry, gdzie przewagę miała drużyna gospodarzy, do głosu doszedł Radomiak. No w ostatnich minutach troszeczkę ta gra się wyrównała. W ataku obserwujemy teraz drużynę gospodarzy, która za chwileczkę wznowi grę od rzutu z autu z prawej strony boiska. Hirsch. Bajat, odegranie do Misia. No był tutaj niepilnowany, miał sporo miejsca z lewej strony Krystian Miś. Z wykorzystaniem teraz bramkarza. No i przy piłce Legionowa. Po raz kolejny Hirsch, Wieczorek. Bardzo teraz dobre zagranie na prawą stronę boiska. Utrzymują się przy piłce zawodnicy gospodarzy, ale bardzo dobra teraz ważna interwencja defensorów Radomiaka. Piłka spada pod nogi Leandro, który faulowany w tym momencie w środkowej części boiska i będziemy mieli za chwileczkę wznowienie gry z rzutu wolnego. Maciej Świdzikowski. Podanie do Kamila Kościelnego, rozciągnięcie gry, zagranie do środka teraz do Włodka Putona, który odgrywa do Marka Dubenia. Stosuje teraz wysoki pressing drużyna gospodarzy. Podanie do Michała Kuli, który musi wybijać tą piłkę, bo tutaj już był atakowany przez Roberta Hirsza. No i cały czas bardzo ambitnie o odzyskanie piłki walczą zawodnicy Legionowi. Na szczęście dla nas bezskutecznie. Piłkę wrzucać będzie Marek Dubeń. Podanie w kierunku Leandro niedokładne, wybija tą piłkę Bajat. No nie udało się jej teraz przechwycić Kamilowi Cupriakowi. Walczy o tą piłkę Paweł Garyga, ale przegrał ten pojedynek z Bartoszem Sulkowskim, który no teraz niedokładnie zagrywał. Piłkę przejął Robert Hirsch. Ale na szczęście po raz kolejny udaje się odzyskać zielonym. Radosław Mikołajczak z prawej strony boiska. No niestety nie udało się Radkowi opanować tej piłki. Szkoda, bo mogło to oznaczać bardzo ciekawą akcję. Wiemy, że jak Radek się rozpędzi z prawej strony, jest bardzo trudny do zatrzymania. Bardzo wiele faul już w dzisiejszym spotkaniu na jego osobie. No i przy piłce Leandro. Po raz kolejny nie ma faulu, stosuje przywilej korzyści teraz sędzia Michał Hrabąszcz. Odegranie do Kamila Cupriaka. Będzie strzał z daleka, ale zablokowany przez defensorów Legionowi. I przy piłce w dalszym ciągu zieloni. Marek Dubeń. Radosław Mikołajczak, bardzo ładne teraz odegranie do Marka Dubenia, próbował płasko zagrywać teraz w pole karne. Dubeń, no niestety przecięte to podanie przez drużynę gospodarzy. Odegranie do Leandro, Radosław Mikołajczak. Udało się przerwać ten atak Wojciechowi Kalinowskiemu. Będziemy mieli cały czas Radomiaka przy piłce, grę wznawiać będzie Marek Dubeń. Po raz kolejny do Leandro. No naciskany tam mocno Brazylijczyk, stracił tą piłkę. No i od rzutu z autu wznowi teraz Legionowia. Nie ma teraz faulu na Radosławie Mikołajczaku. Trwa walka o tą piłkę. Wydawało się, że opanuje ją Krystian Wójcik, ale ostatecznie znajduje się ona w posiadaniu Kamila Kościelnego, który zagrywa teraz do Macieja Świdzikowskiego. Włodek Puton po raz kolejny, Kamil Kościelny. No udało się teraz wymienić parę podań zawodnikom Radomiaka, aczkolwiek było to dość niebezpieczne. Bardzo wysoko tam zawodnicy Legionowi stosujący pressing. Walczy teraz o piłkę Przemek Śliwiński, zmuszając do błędu defensora Legionowi i będziemy mieli kolejny rzut rożny z lewej strony boiska dla drużyny Radomiaka. Jest już tam Bartosz Sulkowski. Zmierzają w pole karne teraz zawodnicy Radomiaka. 34. minuta tego spotkania.
cała drużyna Legionowi we własnym polu karnym. Jest dośrodkowanie. Jest główka, spada ta piłka pod nogi Leandro, utrzymuje się przy niej Brazylijczyk. Odgrywa ją teraz do Radosława Mikołajczaka. Próba dośrodkowania zablokowana przez Bajata i będziemy mieli kolejny rzut rożny, tym razem z prawej strony. Okres przewagi teraz drużyny Radomiaka. Walczą zieloni ambitnie o tą piłkę już na połowie Legionowi, spychając ją do obrony. Widzimy teraz cały zespół gospodarzy we własnym polu karnym. Piłkę dośrodkować będzie. Krótko jednak zagrał Radosław Mikołajczak. No ciekawe to rozegranie. Nie ma w tym momencie faulu. No zobaczymy, jaką decyzję podejmie sędzia główny, pan Paweł Kantor. Wygląda na to, że będzie rzut wolny dla Radomiaka. Chociaż z tą decyzją nie zgadzają się kibice, uważając, że należał się Radomiakowi teraz rzut karny. No mnie też się wydawało, że w polu karnym faulowany był już Radosław Mikołajczak, ale sędziowie widzieli to inaczej i będziemy mieli tylko rzut wolny zamiast rzutu karnego dla zielonych. 35. minuta spotkania. No wydaje mi się, że był to teraz błąd pana Pawła Kantora, no ale nie ma co go teraz rozpamiętywać. Mamy rzut wolny, również z dobrej pozycji. Jest dośrodkowanie, bardzo bliski szczęścia w tym momencie. Jeden z zawodników Radomiaka. Jest tam jeszcze ta piłka, ale niestety spalony. Nie będzie ta bramka uznana. Szkoda, swoje drugie trafienie zaliczyłby w tym momencie Kamil Cyprek, ale niestety był na pozycji spalonej. I w 36. minucie wciąż 1-1. No ale widzą Państwo teraz, jak bardzo ambitnie gra Radomiak. Jest przy piłce Przemysław Śliwiński, oddaje strzał. No niestety troszeczkę nieprzygotowane to uderzenie. Zbyt słabe, w dodatku mija bramkę strzeżoną przez Mikołaja Smyłka. Ale brawo za pomysł. Tak jak mówiłem na samym początku, padało tutaj praktycznie cały dzień. Przestał ten deszcz padać dosłownie przed rozpoczęciem spotkania, w związku z tym murawa jest na pewno nasiąknięta. Piłka jest śliska, w związku z tym warto oddawać te strzały z daleka. Zawsze ta piłka gdzieś może wylądować pod nogami jednego z napastników. Na pewno może to stanowić bardzo duże zagrożenie dla golkipera. Tymczasem swoją akcję prawą stroną boiska próbowała przeprowadzić drużyna gospodarzy. Utrzymują się cały czas piłkarze Legionowi przy piłce. Ambitnie teraz walczy o jej odzyskanie Michał Hrabąż. Mamy strzał z daleka w wykonaniu Legionowi, ale również nie miał on prawa zagrozić Michałowi Kuli, który pewnie łapie futbolówkę. No i wygląda na to, że będzie teraz dalekie wybicie piłki w kierunku napastników Radomiaka. Tak jest. Po raz kolejny w kierunku Przemka Śliwińskiego. Faulowany Przemek. Mamy rzut wolny w środkowej strefie boiska w wykonaniu Radomiaka. Jest tutaj po prawej stronie niepilnowany Radosław Mikołajczak. Zobaczymy, czy piłka będzie zagrana do niego, czy też inaczej to rozwiążą zawodnicy zielonych. Zmierza tam nawet Maciej Świdzikowski w kierunku pola karnego. Być może będzie bezpośrednia wrzutka w pole karne Legionowi. Tak jest. No i będziemy mieli rzut rożny dla Radomiaka. Trącił tą piłkę jeden z defensorów gospodarzy. Do wykonania tego rzutu rożnego zmierza Bartosz Sulkowski. Sześciu piłkarzy Radomiaka w obrębie pola karnego Legionowi. 38. minuta spotkania. Bartosz Sulkowski, wysokie dośrodkowanie. Piąstkuje Mikołaj Smyłek. Wybijają teraz tą piłkę byle dalej zawodnicy Legionowi. Oddalając zagrożenie pod własnej bramki. Szybka próba odegrania przez Włodzimierza Putona do Kamila Cypriaka. No chyba troszeczkę pospieszył się Wodek. Może należało troszeczkę pograć tą piłką. Tymczasem w kontrataku drużyna gospodarzy. Bardzo piękne teraz zagranie w kierunku Krystiana Misia na lewą stronę boiska. Będzie wrzutka w pole karne i bardzo dobra teraz interwencja, pewne złapanie piłki przez Michała Kulę, który już szybciutko wznawia grę, wybija tą futbolówkę, walczy o nią Przemysław Śliwiński, no ale niestety nie udało mu się jej zdobyć i będziemy mieli wrzut z autu w wykonaniu Legionowi. No popychany teraz Przemek. Uspokaja atmosferę sędzia Paweł Kantor.
na razie ukarał tylko jednego zawodnika z żółtą kartką. Jest to kapitan Radomiaka Maciej Świdzikowski. Walka teraz w środkowej części boiska. Zwycięsko z tej potyczki wyszli zawodnicy Legionowi. Miś do Bajata. Wieczorek. Powoli teraz konstruują tą akcję zawodnicy gospodarzy. No i słyszymy w tym momencie wreszcie doping kibiców Radomiaka, którzy przerywają tą głuchą ciszę, która panowała tutaj do tej pory na stadionie w Legionowie. No nie wszędzie zapotrzebowanie na piłkę nożną jest na takim samym poziomie. Mamy tutaj zaledwie garstkę kibiców miejscowych. W Radomiu wygląda to zupełnie inaczej, dlatego cieszymy się, że w ubiegły czwartek została podpisana umowa z wykonawcą hali widowiskowo-sportowej i stadionu przy ulicy Struga, ale o tym za chwilę, bo sporo miejsca teraz ma Wieczorek w środkowej części boiska. Zagranie na prawą stronę. Jest dośrodkowanie w pole karne i po raz kolejny do pozycji strzeleckiej dochodzą zawodnicy Legionowi. No bardzo niebezpiecznie tam teraz było pod bramką strzeżoną przez Michała Kulę. Trzeba uważać, bardzo niebezpieczne są te dośrodkowania w wykonaniu gospodarzy. To o czym mówił Michał Grudniewski przed spotkaniem. Te skrzydła Legionowi są bardzo groźne. A wracając do kompleksu sportowego przy ulicy Struga, w ubiegły czwartek właśnie została podpisana umowa opiewająca na niemalże 110 milionów złotych. Prace mają potrwać 28 miesięcy. Głównym wykonawcą będzie firma Rosabud z Radomia. Hala ma być zaprojektowana na 5 tysięcy miejsc i ukończona w całości. Natomiast stadion Radomiaka ma być ukończony, jeżeli chodzi o dwie trybuny mogące pomieścić na początku 5,5 tysiąca kibiców. Jest to pierwszy etap budowy całego stadionu Radomiaka, ale już ten pierwszy etap, który jeszcze zawiera w sobie podgrzewaną murawę oraz oświetlenie, oznacza spełnienie wymogów ekstraklasowych, także na spokojnie będzie można rozgrywać tutaj przy ulicy Struga 63 mecze nawet w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Tymczasem w środku boiska piłkę posiada Michał Chrabąszcz. Zagranie teraz do Bartosza Sulkowskiego. Parę minut pozostało do zakończenia pierwszej części spotkania. Zobaczymy, czy uda się jeszcze zielonym zagrozić bramce Legionowi. Na razie piłka w posiadaniu Radomiaka. Leży tam na murawie teraz Bartosz Sulkowski. I będzie teraz potrzebna pomoc masażystów. Mamy nadzieję, że nie skończy się na niczym poważnym. Wrócił Bartek do składu po pauzie za żółte kartki. No i aktywny od samego początku. Wracając jeszcze na chwileczkę do stadionu, warto wspomnieć o tym, że zanim zostanie wbita pierwsza łopata pod budowę nowego stadionu i hali, 9 kwietnia odbędzie się pożegnanie obiektu pamiętającego jeszcze występy Radomiaka w Ekstraklasie. Planowany jest festyn, piknik, spotkanie towarzyskie pomiędzy oldboyami Radomiaka a samorządowcami. No cieszymy się, że już w tym roku rozpocznie się budowa tego stadionu, jakże wyczekiwanego od lat. Bardzo wielu kibiców czeka na nowoczesny obiekt przy ulicy Struga 63, no tak samo jak na występy i powrót Radomiaka w szeregi Ekstraklasy. Czekamy na to już przeszło 30 lat. Tymczasem piłkę łapie golkiper Legionowi Michał Smyłek. No i nie spieszy się na razie z jej wznowieniem tej gry. Na pewno musi uspokoić troszeczkę grę Legionowia, jeżeli myśli o pozytywnym rezultacie. No jeden punkt na pewno ich tutaj nie zadowala, są w końcu gospodarzami tego widowiska. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że własny stadion nie jest szczególnym atutem Legionowi w tym sezonie. Do tej pory 4 zwycięstwa, 4 porażki, 3 remisy. Mamy teraz wrzutkę w pole karne. Kolejny raz dośrodkowywał Paweł Garyga. Na szczęście tym razem nie udało się oddać strzału. I jest już tutaj z prawej strony boiska Radosław Mikołajczak, który zagrywa tę piłkę w kierunku Przemysława Śliwińskiego, ale no praktycznie nie miał szans Przemek na dojście do tej futbolówki. I w jej posiadaniu teraz Legionowia. Długie zagranie Krystiana Wójcika w kierunku Wojciecha Kalinowskiego. Nie udało się opanować tej piłki, chociaż ambitnie tutaj cały czas walka o tą piłkę.
44. minuta spotkania. Zobaczymy, czy i ile minut doliczy sędzia główny, pan Paweł Kantor z Dębicy. Tymczasem kolejny faul na Radosławie Mikołajczaku. No chociażby po ilości fauli widać, ile daje drużynie Radosław Mikołajczak. Tymczasem przy piłce Włodzimierz Puton. Podanie w kierunku właśnie Radosława Mikołajczaka, ale niedokładne. Uda się na szczęście odzyskać tą futbolówkę Maciej Świdzikowski. Od razu w kierunku Przemka Śliwińskiego. Poślizgnął się teraz napastnik Radomiaka. Mamy gwizdek sędziego i grę wznawiać będzie zespół gospodarzy. Miś do Bajata. Rozciągnięcie gry do prawej strony. Przy piłce Leustek. Niedokładne teraz podanie. Wydawało się, że uda się przechwycić tą futbolówkę, ale no niestety wychodzi ona poza plac gry i cały czas w jej posiadaniu Legionowia Legionowo. Ucieka teraz lewą stroną boiska Miś. Do niego zagranie bardzo dokładne. Podanie teraz w kierunku Wieczorka. Odegranie do Misia. No niebezpiecznie to wszystko wygląda. Bardzo dobre teraz podanie do Roberta Hirsza. Na szczęście udało mu się wybić tą piłkę poza plac gry. No niebezpieczne teraz to było w wykonaniu Legionowi. Bardzo dobrych kilka podań i bardzo bliski dojścia do pozycji strzeleckiej Robert Hirsch. Ostatecznie kończy się na rzucie rożnym z lewej strony boiska w wykonaniu gospodarzy. 45. minuta spotkania. No i za niska teraz ta piłka, udało się ją wybić, ale spada po raz kolejny pod nogi zawodnika Legionowi. Cały czas trwa tam walka w polu karnym. Czy będzie teraz strzał? Nie, jest miękka wrzutka w pole karne, ale do nikogo adresowane to podanie. I po raz ostatni gwiżdże w tym momencie Paweł Kantor w pierwszej części tego spotkania. Po 45 minutach Radomiak remisuje z Legionowią 1-1. Bramki strzelali dla Legionowi Wojciech Kalinowski, dla Radomiaka Kamil Cupriak. Ja zapraszam teraz Państwa na 15 minut przerwy i słyszymy się w drugiej połowie. Na piłkarskie święto zaprasza prezydent Radomia Radosław Witkowski. Witam Państwa ponownie z Legionowa. Za chwileczkę druga połowa spotkania Legionowia, Legionowo Radom jak Radom. Przypomnę, że po pierwszych 45 minutach mamy remis 1-1 po bramkach Wojciecha Kalinowskiego oraz Kamila Cupriaka. Oczywiście nie jest to jedyny mecz rozgrywany w dniu dzisiejszym. Mamy jeszcze pojedynki Gryfa Wejherowo z Siarką Tarnobrzeg, Błękitnych Stargard ze Stalą Mielec, Raków Częstochowa podejmie u siebie Wisłę Puławy. No to jest zdecydowanie najciekawsze spotkanie tej serii spotkań. No i Puszcza Niepołomice podejmuje u siebie Polonię Bytom. W dotychczas zakończonych spotkaniach Kotwica Kołobrzeg zremisowała 0-0 z Nadwiślanem Góra. Stal Stalowa Wola uległa 0-1 Olimpii Zambrów. Bramkę w 72 minucie strzelił Robert Tunkiewicz. Natomiast Znicz Pruszków zremisował z GKS Tychy 0-0. No to też było bardzo ważne i interesujące spotkanie. Obie drużyny są zainteresowane awansem do wyższej klasy rozgrywkowej. No i podział punktów z pewnością nie satysfakcjonował żadnej z ekip. Wygląda na to, że obie drużyny przystąpią do drugich 45 minut bez zmian w składach. Myślę, że jeżeli chodzi o pierwszą połowę, możemy być zadowoleni. Sporo akcji z jednej i z drugiej strony. Na początku przewaga gospodarzy, potem do głosu doszedł Radomiak, efektem czego oglądaliśmy dwie bramki. No i właśnie w tym momencie mamy gwizdek sędziego Pawła Kantora. Rozpoczęła się druga połowa spotkania. Miejmy nadzieję, że tutaj również będziemy oglądali bramkę i że przynajmniej o to jedno trafienie lepsi będą zawodnicy Radomiaka. Bardzo aktywnie teraz Przemysław Śliwiński naciska już Mikołaja Smyłka, który wybija tą piłkę bardzo daleko. Jest teraz faul na jednym z zawodników gospodarzy, w związku z czym Legionowia będzie wznawiała grę od rzutu wolnego.
Zagranie do tyłu w wykonaniu Grzelaka. Podawał do Leustka, który odegrał do golkipera gospodarzy. Smyłek teraz zagrywa długą piłkę w kierunku swoich napastników, ale udaje się Bartoszowi Sulkowskiemu przechwycić tą piłkę. Nabity teraz zawodnik gospodarzy Robert Hirsch i Radomiak wznawia grę wyrzutem z autu. I już piłka kierowana do Leandro. No niestety nie miał szans dojścia do tej piłki Leo. I przy futbolówce zawodnicy gospodarzy no intensywnie walczą teraz o nią w środkowej strefie boiska. Zawodnicy obydwu drużyn ruszają również z dopingiem w drugiej części spotkania kibice Radomiaka, którzy przyjechali tutaj w liczbie mniej więcej 200. Patrząc na ilość kibiców miejscowych oznacza to, że być może nawet fanatyków Radomiaka jest tutaj więcej niż kibiców miejscowych albo porównywalna ilość. Tymczasem mamy akcję ofensywną w wykonaniu drużyny gospodarzy, którzy będą mieli rzut rożny krótko rozegrany z prawej strony boiska. Teraz dopiero mamy dośrodkowanie w wykonaniu Mikołaja Grzelaka, ale niedokładnie. I w dalszym ciągu Legionowia. Tym razem Grzelak z autu. Raz kolejny Grzelak. Próba teraz odegrania do jednego z zawodników Legionowi, ale przecięte to podanie. Wybicie teraz przez Włodzimierza Potona, ale spada ta piłka prosto pod nogi Hirsza. Na szczęście nie udało się oddać strzału w światło bramki drużyny Zielonych. I teraz od rzutu wolnego rozpoczną zawodnicy Radomiaka. Grę wznawiał będzie Michał Kula. No, widzimy tutaj rozgrzewających się Ciną Zoagu oraz Dawida Kwieka. Zobaczymy, kiedy na zmiany zdecyduje się trener Jacek Magnuszewski. Tymczasem przy piłce Legionowia Hirsch. Niedokładne teraz odegranie. Przechwytuje tą piłkę Hrabąż. Odegranie do Leandro. Cały czas Leo. Teraz dopiero podaje do Kamila Cypriaka, który chciał teraz sprytnie piętką odegrać w kierunku Leo. No, utrzymał się napastnik Radomiaka przy piłce. Mamy rzut z autu z lewej strony boiska. Bartek Sulkowski będzie wznawiał grę. Podaje do Kamila Cypriaka. Już przy nim dwóch defensorów Legionowi, którym udaje się odzyskać tą piłkę. Konkretnie Paweł Garyga. I rozpędza teraz się Legionowia prawą stroną boiska. Obiega tutaj Garyga. Teraz do niego właśnie podanie od Wójcika. Na szczęście zatrzymali defensorzy, konkretnie Maciek Świdzikowski, ten dobrze zapowiadający się atak, ale cały czas przy piłce drużyna gospodarzy. Piłkę będzie wznawiał, wrzucał w pole gry Grzelak. No, utrzymują się gospodarze cały czas przy piłce, teraz odegranie do tyłu Bajata. No, daleko wyszedł od swojej bramki Mikołaj Smyłek. I fal teraz na Bartoszu Sulkowskim. Michał Hrabąż będzie wznawiał grę od rzutu wolnego. Dalekie teraz zagranie na prawą stronę boiska. Włodzimierz Puton, no sprytnie chciał odegrać do środka, ale tutaj nie było żadnego z zawodników Radomiaka. Z kontrą wychodzi drużyna gospodarzy. Niedokładne teraz podanie udaje się przechwycić Markowi Dubieniowi. No było to bardzo ważne przejęcie. W innym wypadku mogłoby to się skończyć bardzo niebezpieczną akcją w polu karnym Radomiaka. Kamil Cypriak. Michał Hrabąż. Bardzo dobre teraz podanie w kierunku Radosława Mikołajczaka. Opanowuje Radek piłkę. No szkoda, że nie zdecydował się wcześniej odgrywać tej piłki, czy to do Leandro, czy do Przemka Śliwińskiego, i zakończyło się to wszystko stratą. Niestety szkoda, ponieważ mogło to wszystko się rozwinąć w bardzo interesujący sposób. Była okazja do stworzenia zagrożenia pod bramką Legionowi. No miejmy nadzieję, że tych okazji będzie w drugiej części spotkania jak najwięcej. Tymczasem Bajat. Po raz kolejny Bajat. Niedokładna teraz długa piłka w kierunku napastników od Aleksandra Bajata. I spokojnie swój atak budować teraz będzie drużyna Zielonych. Maciej Świdzikowski. To znaczy Kamil Kościelny, przepraszam bardzo.
wykorzystaniem Michała Kuli. Długie teraz podanie do Bartosza Sylkowskiego. Za mocne, piłka opuszcza plac gry. Tymczasem będziemy mieli pierwszą zmianę w wykonaniu Radomiaka. I to od razu podwójną. Na placu gry w miejsce Leandro zamelduje się Chinonzo Agu. Dziękujemy za grę Leo. No nie jest jeszcze gotowy, aby spędzić na boisku pełne 90 minut. W jego miejsce Chinonzo Agu. Natomiast w miejsce Bartosza Sylkowskiego zobaczymy na placu gry oznaczonego numerem 32 Dawida Kwieka. Już wznowili grę zawodnicy gospodarzy. Jest gwizdek głównego arbitra tego spotkania, pana Pawła Kantora, który przyznaje rzut wolny drużynie Radomiaka. Stały fragment gry wykona Michał Kula. Przesuwają się zawodnicy Radomiaka na połowę Legionowi. 52 minuta spotkania. Długie zagranie w kierunku Kamila Cypriaka. Walczy tam jeszcze o tą piłkę Przemysław Śliwiński, ale opuściła ona plac gry i od rzutu z autu żółto-czerwoni. Nie czekał więc długo ze zmianami trener Jacek Magnuszewski. Praktycznie całą drugą połowę będą mieli okazję zaprezentować nam swoje umiejętności Chinonzo Agu oraz Dawid Kwiek. Tymczasem przy piłce Legionowia Paweł Garyga. Naciskany teraz. No i niedokładne podanie ze strony kapitana zespołu Mikołaja Grzelaka. I Chinonzo Agu będzie wrzucał piłkę z autu. Po raz kolejny Chinonzo Agu. Zagranie w kierunku Przemka Śliwińskiego. No ale złapie tą piłkę Mikołaj Smyłek. Troszeczkę za mocne to podanie w kierunku napastnika Zielonych. Długie podanie teraz w wykonaniu golkipera Legionowi. Trwa walka o tą piłkę. Udało się ją opanować Kalinowskiemu. Cały czas, pomimo tego, że był naciskany, utrzymał się przy piłce. Teraz zagranie na lewą stronę boiska przez Roberta Hirsza. Ciekawie zapowiada się ta akcja, ale udaje się defensorom Radomiaka powstrzymać zawodnika gospodarzy. Aczkolwiek odgwizduje faul w tym momencie pan Paweł Kantor. Bardzo blisko pola karnego. No będzie teraz okazja dla drużyny gospodarzy. No jednak nie jest to faul, a rzut rożny. No co również oznacza zagrożenie pod bramką strzeżoną przez Michała Kulę. Zobaczymy, jak to rozegrają gospodarze. Jest dośrodkowanie, na szczęście wybijają piłkę zawodnicy Radomiaka. Walczą nią teraz Radosław Mikołajczak. Długie, wysokie podanie w kierunku Dawida Kwieka. Jest gwizdek sędziego. Zdaniem arbitra faulował Dawid Kwiek. I rzut wolny w środkowej części boiska zostaje przyznany drużynie gospodarzy. Cały czas z głośnym dopingiem, tymczasem kibice Radomiaka wspierający tutaj swój zespół. No to na pewno powinno dodać skrzydeł zielonym oraz sił. Tych będzie potrzeba bardzo dużo, aby pokonać w dniu dzisiejszym Legionowie, która nie jest wygodnym rywalem dla Radomiaka. Mówiłem o tym już wcześniej. Dzisiaj również to prezentuje. Bardzo teraz groźna akcja w wykonaniu piłkarzy Legionowi. Przewraca się w polu karnym Robert Hirsch, ale gwizdek sędziego milczy, nie ma faulu. Gramy dalej. Cały czas w natarciu zawodnicy Legionowi. No i nie udaje się cały czas wybić tej piłki zawodnikom Radomiaka. Może dopiero teraz, tak jest, ale wciąż ociera się futbolówka o któregoś z piłkarzy Legionowi. No bardzo ambitnie teraz gospodarze. Widać, że dążą do tego, aby zgarnąć w tym spotkaniu komplet punktów. Trzeba grać bardzo uważnie i skoncentrowanie. Tutaj drużyna gospodarzy na pewno nam się nie podłoży. Będzie walczyć do samego końca, bowiem ma niewielką przewagę nad strefą spadkową. Chce odmienić swoją kartę, która nie jest najlepsza w tym 2016 roku. I rusza teraz prawą stroną boiska Kamil Wiktorski. Dośrodkowanie w pole karne. Jest tam Robert Hirsch, opanował futbolówkę. Teraz
odegranie w okolicach pola karnego. Cały czas niebezpieczne, czy będzie strzał w wykonaniu Legionowi. No, zdecydował się na uderzenie. Zawodnik drużyny gospodarzy, Krystian Wójcik, nie było to najlepsze uderzenie w jego wykonaniu, ale cały czas było tam bardzo niebezpiecznie i będziemy mieli kolejny stały fragment gry dla drużyny gospodarzy. No dużo teraz zamieszania i chaosu w ostatnich minutach pod polem karnym Radomiaka. Naciskają bardzo mocno zawodnicy gospodarzy. Tak jak mówiłem, do tej pory dwa zwycięstwa w konfrontacjach z Radomiakiem, jeżeli chodzi o ten sezon. I no nie ma bramki, ależ dużo szczęścia miał w tym momencie Radomiak. Proszę Państwa, minął się z tą futbolówką Michał Kula. Bardzo niewiele brakowało, aby piłka znalazła drogę do jego bramki. No jakimś cudem ona nie wpada, zostaje przeniesiona nad poprzeczką. I mamy kolejny rzut rożny, tym razem z drugiej strony boiska w 57 minucie. No zdecydowany okres przewagi teraz Legionowi, podobnie jak w pierwszej części spotkania, tak teraz na początku drugiej połowy Legionowia cały czas w natarciu. I faul Radosława Mikołajczaka. Zawodnikiem faulowany był Krystian Wójcik. Kolejny stały fragment gry dla Legionowi. No bramka wisi w powietrzu, mamy nadzieję, że Radomiak zdoła przetrwać to natarcie drużyny gospodarzy. Podobnie było w pierwszej części. Po pierwszym kwadransie udało się Zielonym dojść do głosu. No mamy nadzieję, że tym razem nie będziemy musieli tyle czekać. Tymczasem czteroosobowy mur ustawia Michał Kula. Zobaczymy, jak rozwiążą ten stały fragment gry gospodarze. Jest Michał Grzelak. I bezpośrednie, bardzo dobre uderzenie w kierunku bramki w wykonaniu Krystiana Wójcika. Sparował tą piłkę na rzut rożny Michał Kula. No bardzo niebezpieczne uderzenie. Póki co wychodzimy obronną ręką z tej trudnej sytuacji, ale kolejny stały fragment gry dla Legionowi. Kolejne dośrodkowanie, znowu zamieszanie w polu karnym, jest strzał. I od bramki rozpocznie Michał Kula. No myślę, że nie ma co teraz spieszyć się z wznawianiem tej gry. Trzeba troszeczkę odetchnąć. Dobry kilkuminutowy napór ze strony Legionowi. Widzimy, że stosują gospodarze wysoki pressing, od razu naciskany Maciej Świdzikowski, zmuszony do odegrania do Michała Kuli, który zagrywa teraz bardzo wysoką piłkę, bliskiej opanowania Cinonzagu. No i faul teraz ze strony Kamila Cupriaka na Kamilu Wiktorskim. Sporo tych fauli ostatnimi czasy w wykonaniu zawodników Radomiaka. Na szczęście odbywa się to bez upominania ich kartonikami, na razie tylko jeden w tym spotkaniu. Dla Macieja Świdzikowskiego jeszcze w pierwszej części spotkania. Po raz kolejny przy piłce Grzelak. Dośrodkowanie w pole karne, ale wybija tą piłkę głową kapitan zespołu Maciej Świdzikowski. Rusza Radomiak z kontrą. No jest niestety nas z pozycji spalonej Dawid Kwiek. Szkoda, mógł wyjść jeden na jeden z Mikołajem Smyłkiem. Niestety udana pułapka offside'owa w wykonaniu gospodarzy i piłkę w posiadaniu ma teraz Legionowia. Bajat, Grzelak. Podanie w kierunku Wójcika, nie opanował tej piłki. Opuszcza ona plac gry. I po raz kolejny grę wznawiał będzie golkiper Radomiaka. No nie możemy na pewno w tym spotkaniu narzekać na nudę. Sporo się dzieje. Obu zespołom zależy na wygranej. Na razie wydaje się, że troszeczkę bliżej zdobycia tej drugiej bramki jest Legionowia. Zobaczymy, jak w końcu uda się zareagować na to Radomiakowi. Na razie ratuje się faulami zespół gości. Będziemy mieli drugą żółtą kartkę w tym spotkaniu. Upomniany Kamil Cypriak, strzelec bramki dla zespołu Zielonych. Drużyna gospodarzy cały czas bez zmian, 60. minuta spotkania.
przed meczem wspominał trener Jacek Magnuszewski, że na pewno Radomiak nie idzie tutaj na ścięcie, jedzie tutaj walczyć o zwycięstwo, no ale o tą wygraną będzie niezwykle trudno. Legionowia jest dzisiaj zdeterminowana, zmotywowana, prezentuje to na boisku, co i rusz, stwarzając groźne akcje. Kolejną z nich udało się w tym momencie przerwać. Udany wślizg za notową Maciej Świdzikowski i z kontrą rusza teraz Radomiak. Zagranie w kierunku Przemka Śliwińskiego. Nie udało się opanować tej futbolówki, niestety. No zdecydowanie dłużej w jej posiadaniu w tej drugiej części spotkania są gospodarze. Maciej Świdzikowski, Michał Hrabąszcz. Ofiarnie próbują teraz odzyskać tą futbolówkę zawodnicy Legionowi, konkretnie Wieczorek. Na szczęście udaje się przy niej utrzymać Michałowi Hrabąszczowi, ale nie na długo. Pressing przyniósł skutek. No widzimy, jak bardzo teraz chcą strzelić tą drugą bramkę zawodnicy, gospodarzy. Od samego początku drugich 45 minut rozgrywają tą futbolówkę bardzo dobrze, stwarzając zagrożenie pod bramką Radomiaka. Teraz dośrodkowanie ze strony Grzelaka. Utrzymuje się przy piłce cały czas drużyna Legionowi. No, opuściła teraz futbolówka plac gry. Będziemy mieli rzut z autu dla Radomiaka, który, trzeba powiedzieć, został zepchnięty do głębokiej defensywy. Nie udaje się dłużej pograć piłką. Widzimy teraz błyskawiczne odegrania. Nie było gwizdka sędziego. Gramy dalej. Kolejny rzut z autu dla Radomiaka. No, domagali się tutaj teraz faulu kibice i zawodnicy Legionowi. Tymczasem mamy faul, ale przyznany zielonym. No jest to jednak środkowa strefa boiska. Zobaczymy, jak zdecyduje się to rozegrać Michał Hrabąszcz. No i posyła piłkę w pole karne, w środkową strefę boiska. Jest gwizdek sędziego. I piłka zostaje przyznana drużynie gospodarzy. Tydzień temu zespół z Legionowia musiał uznać wyższość drużyny nad Wiślana Góra, przegrywając 0-2. Tymczasem jest niestety po raz kolejny na pozycji spalonej Dawid Kwiek. A już się wydawało, że chorągiewka nie zostanie podniesiona. No być może jest to też element taktyki. Radomiak stara się przyjąć drużynę Legionowi na własnej połowie. Wyruszyć z groźnymi kontratakami. No sęk w tym, że na razie jeszcze takiego naprawdę dużego zagrożenia w tej drugiej części gry Radomiakowi nie udało się stworzyć. Może teraz Chinonzo Agu, ale zostaje mu zabrana ta piłka przez Pawła Garygę. Bardzo ładne odegranie teraz piętką do Wójcika przez Hiersza. Jest dośrodkowanie, za mocne. Nie dojdzie do tej piłki, jednak udało się ją złapać Misiowi. Wbiega teraz w pole karne, ale skuteczną interwencją popisuje się Kamil Kościelny. Jest gwizdek sędziego, który uznaje, że był tam faul na jednym z zawodników Radomiaka. I zieloni wznawiać będą grę rzutem wolnym. Zagranie do Michała Hrabąszcza, przerzucenie ciężaru gry na drugą stronę boiska. Kamil Cupriak. Próba teraz dwójkowej gry pomiędzy Kamilem Cupriakiem a Włodzimierzem Putonem. No niestety nie wyszło to najlepiej. I Legionowia. Hirsch. Udało mu się zabrać piłkę. Cupriak. Maciej Świdzikowski odgrywa do Przemka Śliwińskiego, który jest tutaj przetrzymywany przez Leona Leustka. Sędzia odgwizduje faul. No i będziemy mieli w tym momencie pierwszą zmianę w wykonaniu drużyny gospodarzy. Na boisku zamelduje się oznaczony numerem 14 Rafał Wolsztyński. Natomiast Murawę opuścił oznaczony numerem 22 Wojciech Kalinowski, strzelec pierwszej bramki dla drużyny gospodarzy. Grzelak. Już próbuje go tutaj atakować Dawid Kwiek. Długie zagranie do Wójcika, który próbował odgrywać tą piłkę w kierunku Hirsza.
trwa tam cały czas walka, udaje się opanować futbolówkę zawodnikom Radomiaka. Kamil Cypriak teraz, no zostaje mu wyłuskana ta piłka przez Wiktorskiego. Bajat, zagranie do środka boiska, faulowany w tym momencie, dopiero co wprowadzony na plac gry Rafał i już rozpoczęli gospodarze. No widać, że mają bardzo wielką ochotę do gry w dzisiejszym spotkaniu. Wolsztyński. Marek Dubeń wyłuskał tą piłkę i zagrywa teraz w kierunku napastników Radomiaka, ale przecięte to podanie, gwizdek sędziego milczy. Mamy dośrodkowanie na prawy sektor boiska. Walczył tutaj o piłkę Paweł Garyga i udaje się ją cały czas utrzymać. Grzelak. Próba strzału z dystansu, zablokowana piłka, wychodzi na aut i będziemy mieli za chwileczkę wznowienie gry rzutem z autu przez zawodników gospodarzy. Już gramy dalej. Wójcik. Udaje się odzyskać tą piłkę defensorom Radomiaka. Dawid Kwiek już bardzo mocno, szybko atakowany tutaj aż przez trzech piłkarzy Legionowi. No i jeden z nich zostanie teraz upomniany żółtym kartonikiem. Tak jest. Aleksander Bajat otrzymuje żółtą kartkę. 67. minuta spotkania. Bardzo dobrze to na razie wygląda w wykonaniu zespołu Legionowi. Wysoki pressing, akcje oskrzydlające. No mają problemy z konstruowaniem akcji zawodnicy Radomiaka. I widzimy tutaj już przygotowanych do gry Pawła Wolskiego oraz Krzysztofa Robskiego. No stara się rozwiązać ten ewidentny problem, który mają teraz piłkarze Radomiaka, trener Jacek Magnoszewski. Tymczasem kolejna akcja ze strony gospodarzy. Jest w polu karnym Robert Hirsch. Nie opanował na szczęście tej piłki. Mogło być bardzo groźnie. Jest tam Marek Dubeń. Jest Przemysław Widzikowski, ale cały czas przy piłce zawodnicy gospodarzy. No dopiero teraz chyba udaje się odzyskać. Nie ma faulu. Uderzony w głowę Radosław Mikołajczak. Cały czas w natarciu Legionowia. Ależ wysoki pressing stosują teraz gospodarze. No widzą Państwo, nie ma szans na spokojne rozegranie tej piłki w wypadku zielonych. No i jest w tym momencie teraz przerwa w grze. Okazja do przeprowadzenia tej podwójnej zmiany. Tak jak mówiłem wcześniej, na boisku pojawi się Paweł Wolski w miejscu oznaczonego numerem 11 Kamila Cypriaka. Dziękujemy Kamilowi za strzelenie tej wyrównującej bramki dla zespołu Radomiaka w dzisiejszym meczu. Był tam aktywny na lewej stronie Kamil Cypriak. Udało się występ okraścić bramką. Natomiast w miejsce Przemysława Śliwińskiego na boisku melduje się Krzysztof Robski, oznaczony numerem 96. Mamy zatem na placu gry jednego z byłych zawodników Legionowi, występującego obecnie w barwach Radomiaka. Mowa tu oczywiście o Pawle Wolskim. No na pewno on jest zmotywowany szczególnie, żeby tutaj dzisiaj dobrze i korzystnie się zareprezentować. Mamy nadzieję, że tak właśnie będzie, kto wie, może nawet uda się zdobyć bramkę. Tymczasem bardzo groźna sytuacja pod polem karnym Radomiaka. Główką zagrywał tą piłkę teraz Kamil Kościelny, ale niewiele brakowało, aby pokonał swojego własnego golkipera. No oczywiście to wszystko jest efektem bardzo dobrej gry drużyny gospodarzy, która cały czas tutaj ma zdecydowaną przewagę w tej drugiej części spotkania. No ale nieraz już widzieliśmy, że drużyna może mieć przewagę, może być dłużej w posiadaniu piłki, a groźniejsze akcje konstruuje właśnie zespół naciskany. Tutaj na dobrą sprawę wystarczy jedna groźna akcja, która może zdecydowanie odwrócić losy tego spotkania. Tymczasem przy piłce Radomiak. Puton. Zagranie teraz w kierunku Dawida Kwieka, który od razu przekazuje tą futbolówkę Radosławowi Mikołajczykowi. Nie ma faulu. Zaledwie rzut rożny dla drużyny Radomiaka. Przewracał się tam w polu karnym Radosław Mikołajczak, ale podobnie tak jak w pierwszej części gry, rzut karny nie zostaje przyznany drużynie zielonych. Mamy za to stały fragment gry w postaci rzutu rożnego z prawej strony boiska. No i w polu karnym widzimy Krzyśka Robskiego, Pawła Wolskiego, jest Maciej Świdzikowski oczywiście, jest również Radosław Mikołajczak i praktycznie cała drużyna gospodarzy. Zobaczymy, jak rozegrają ten stały fragment gry zawodnicy Radomiaka. 70. minuta spotkania. No próbują zaczarować teraz tą piłkę kibice Radomiaka. Czy im się to uda? Niestety. Udaje się wybić tą piłkę defensorom Legionowi, ale cały czas w jej posiadaniu Radomiak. Dośrodkowanie w pole karne. Był tam Maciej Świdzikowski i sędzia uznaje, że faulowany był w tym momencie golkiper Legionowi Mikołaj Smyłek. Leży tam również Maciej Świdzikowski, który także ucierpiał w wyniku tego starcia.
i jest potrzebna pomoc lekarska w wykonaniu golkipera Legionowi. Maciek Świdzikowski na szczęście wstał o własnych siłach. Tymczasem jest okazja do uzupełnienia płynów. 71 minut tego spotkania. Za nami cały czas 1-1. W pierwszej części spotkania, w pierwszym jej kwadransie obserwowaliśmy przewagę drużyny Legionowi. Podobnie rzecz wygląda w drugich 45 minutach, no z tą różnicą, że na razie groźniejszej akcji nie udało się niestety stworzyć Radomiakowi. No próbuje reagować na to trener Jacek Magnuszewski, przeprowadził już 3 zmiany. Przepraszam, nawet 4. Na razie niestety nie wpływają one na obraz gry. Cały czas tymczasem nie podnosi się golkiper Mikołaj Smyłek. No zobaczymy, czy nie będzie potrzebna zmiana. Obserwowaliśmy już zmianę golkiperów w poprzednim meczu Radomiaka w wykonaniu Gryfa Wejherowo. Każdy z nich miał okazję bronić rzut karny. Oba z nich zostały wykorzystane przez Michała Hrabąszcza, dzięki czemu Radomiak zwyciężył 2-1, gdyż w drugiej części spotkania udało się zawodnikom Gryfa trafić bezpośrednio z rzutu wolnego. Ale jednak pozostaje na posterunku Mikołaj Smyłek, który w tym momencie wznawia grę. Walczy teraz o tą piłkę Chinon Zoagu. Jest gwizdek sędziego Pawła Kantora i od rzutu wolnego rozpocznie Radomiak. Michał Hrabąszcz. Zagranie w kierunku w tym momencie Pawła Wolskiego. Podający był Włodzimierz Puton, ale nie dojdzie Paweł do tej piłki. Ale troszeczkę teraz nerwowo zachowali się defensorzy Legionowi, którzy tracą tą piłkę. No, zdobywamy metry, chociaż nie jest to futbol amerykański, to jednak jesteśmy bliżej pola karnego Legionowi. No może teraz uda się skonstruować jakąś kreatywną, a przede wszystkim niebezpieczną akcję ofensywną w wykonaniu Radomiaka. Przy piłce Chinon Zoagu. No niestety naciskany w tym momencie Nigeryjczyk traci futbolówkę i okazja do kontry dla Legionowi, ale niedokładne teraz podania w wykonaniu gospodarzy. Dawid Kwiek przy piłce. Radosław Mikołajczak. Odegranie do tyłu w kierunku Marka Dubenia, który teraz robi kółeczko i podaje do Dawida Kwieka. No troszeczkę za szybko próbował teraz odegrać Dawid do Radosława Mikołajczaka. W związku z tym tracimy futbolówkę. Dzięki czemu jest okazja do zmiany w wykonaniu drużyny gospodarzy. Na placu gry zamelduje się oznaczony numerem 25 Łukasz Wolsztyński w miejsce Krystiana Wójcika. No bardzo aktywny był Krystian Wójcik w tym spotkaniu. Mamy następną zmianę, szykowaną w wykonaniu Legionowi. Na placu gry zamyluje się oznaczony 23 Hubert Tylec, ale to za chwileczkę. Tymczasem trwa walka o piłkę. No bardzo bliski teraz przejęcia tej futbolówki zawodnik gospodarzy, kapitan zespołu Mikołaj Grzelak. Ostatecznie futbolówka w posiadaniu Radomiaka. Tymczasem na placu gry melduje się awizowany przeze mnie wcześniej Hubert Tylec. Włodzimierz Puton, mocno od razu naciskany przez Rafała Wolsztyńskiego. Legionowia przy piłce. Zagranie teraz w kierunku Wolsztyńskiego. Na szczęście ta futbolówka do niego nie trafia. I z kontrą rusza Radomiak. Podanie Dawida Kwieka do Radosława Mikołajczaka. Rozpędza się tam Radek po prawej stronie boiska. Utrzymuje się przy piłce. Będzie dośrodkowanie. Tak jest. Odbita ta jeszcze piłka od jednego z defensorów Legionowi. I Radomiak z rzutem rożnym. 75. minuta spotkania. No może ze stałego fragmentu gry uda się zmienić rezultat tego spotkania.
Domagają się teraz gola kibice Radomiaka, którzy wspierają tutaj aktywnie przez całą drugą połowę zespół Zielonych. Jest dośrodkowanie, no ale nie doszedł do tej piłki żaden z zawodników Radomiaka. Na szczęście utrzymują się Zieloni przy piłce. Michał Hrabąszcz. Jest tutaj blisko niego Paweł Wolski, ale cały czas przy piłce Michał Hrabąszcz. Jest teraz próba wrzutki w pole karne. Wybita ta piłka poza plac gry i z drugiej strony boiska będziemy mieli rzut rożny dla Radomiaka. Wędruje już tam w narożnik boiska Dawid Kwiek, który będzie dogrywał tą piłkę do swoich kolegów, którzy zaczynają gromadzić się w polu karnym Legionowi. Sześciu zawodników Radomiaka w polu karnym. Jest główka, no i mija piłka niestety o centymetry bramkę strzeżoną przez Mikołaja Smyłka. I w 77 minucie cały czas 1-1. Włodzimierz Puton, próba odegrania do Dawida Kwieka, ale nieskutecznie. I teraz przy piłce zawodnicy gospodarzy. Paweł Garyga. Odegranie do Grzelaka. Teraz przy piłce Wiktorski. Wieczorek. Przerzucenie ciężaru gry na lewą stronę. Bardzo teraz niebezpiecznie rozwija się ta akcja drużyny Legionowi. Próba podania do Wolsztyńskiego. Jest Wolsztyński. Będzie uderzenie z dystansu. W wykonaniu Huberta Tylca. Nieskutecznie, niecelnie. I od bramki rozpocznie Michał Kulano. Niebezpiecznie wyglądają te akcje w wykonaniu Legionowi. Udaje im się na połowie Radomiaka wymienić kilka podań. Niewiele brakuje do tego, aby doszli do bardzo niebezpiecznych sytuacji strzeleckich. Dosłownie w ostatnich chwilach brakuje tego wykończenia i w związku z tym cały czas w 78 minucie mamy wynik remisowy. Czeka teraz jeszcze Michał Kula. Aż zawiąże sobie buty Maciej Świdzikowski. No jest już gwizdek sędziego. I krótko Michał Kula do Kamila Kościelnego. Długie teraz podanie w kierunku Radosława Mikołajczaka. No niestety piłka nie dochodzi do niego. Nie ma faulu, chociaż leży tam na boisku teraz Radosław Mikołajczak. Legionowia nie przerywa gry. Przy piłce Wiktorski na prawą stronę boiska do Garygi. Obiega go tutaj Grzelak, do niego teraz podanie, ale bardzo skuteczną interwencją popisuje się teraz Michał Hrabąszcz. Tymczasem w środkowej strefie boiska leży jeden z zawodników gospodarzy. Zbliża się 80. minuta tego spotkania. No trzeba powiedzieć, że zdecydowanie więcej okazji do zmiany tego wyniku miała drużyna Legionowi. Ambitnie teraz Ciną Zagu, udaje się wyłuskać tą piłkę, ale na króciutko. Faulowany teraz przez Ciną Zagu Kamil Wiktorski i odrzutu wolnego Legionowia. Dobrze by było wywalczyć tutaj dzisiaj komplet punktów. Pozwoliłoby to zbliżyć się do czwartego miejsca w tabeli w wypadku Radomiaka. Mówi się o tym, że to jest taki nowy cel drużyny Zielonych na ten sezon. Pisały o tym lokalne radomskie media. Celem Radomiaka ma być aktywne włączenie się o tą czwartą lokatę, która, przypomnę, jest premiowana grą w barażach o awans na zaplecze Ekstraklasy. Tymczasem faulowany w środkowej części boiska Dawid Kwiek i będziemy mieli żółtą kartkę dla zawodnika Legionowi Legionowo. A żółtą kartką ukarany Hubert Tylec, oznaczony numerem 23.
nieco ponad 10 minut do zakończenia tego spotkania. Rzut wolny dla Radomiaka przy piłce Kamil Kościelny. Po ziemi teraz odegrał Kamil do Radosława Mikołajczaka, który jest faulowany. I będzie miał Radomiak rzut wolny w okolicach 20 metra, może 22 metra od bramki. No to już jest zdecydowanie odległość, z której można posłać ciekawe, dobre dośrodkowanie w pole karne. Najlepiej zakończone groźnym strzałem, no tych w drugiej połowie troszeczkę brakuje w wykonaniu zielonych. Mobilizuje teraz swoich kolegów Maciej Świdzikowski. Jest to drugie wyjazdowe spotkanie Radomiaka w tym roku. Z pierwszego nie udało się przywieźć punktów, porażka w końcówce z błękitnymi Stargard. Tutaj póki co jeden punkt, no teraz uderzenie z dystansu w wykonaniu Włodzimierza Putona, ale najmniejszych problemów ze złapaniem futbolówki nie miał golkiper Legionowi Mikołaj Smyłek. O, niedokładne odegranie Wolsztyńskiego. Trwa tutaj jednak walka o piłkę. Teraz Wolsztyński, Rafał Wolsztyński, który otrzymał podanie od Łukasza Wolsztyńskiego. Udało się tą piłkę wyłuskać Ciną Zagu, ale po raz kolejny w jej posiadaniu Legionowa. Nie ma faulu na Wieczorku, stosuje przywilej korzyści sędzia Paweł Kantor, no ale wybijają teraz futbolówkę poza plac gry. Nie podnosił się Wieczorek, ma teraz jeszcze troszeczkę problemów, ale wygląda na to, że będzie z nim wszystko w porządku. Będzie mógł kontynuować grę, którą za chwileczkę wznowi Michał Chrabąż rzutem z autu. No i oda teraz tą piłkę, taki jest Michał Chrabąż drużynie Legionowi, za co otrzymuje brawa od miejscowych kibiców za tą grę fair play. I już długa piłka w kierunku Pawła Garygi. W pojedynku Paweł Garyga i Michał Chrabąż. Udaje się Garydze utrzymać tą piłkę. Poślizgnął się teraz Paweł Garyga na szczęście i od razu piłka w kierunku Krzysztofa Robskiego, który był tutaj przewracany. No i mamy gwizdek sędziego. Faulował Leon Leustek. Szybkie zagranie do Pawła Wolskiego. Był tutaj nieobstawiony na lewej stronie boiska. Cały czas Paweł Wolski. Dawid Kwiek. Próba zagrania do Krzysztofa Robskiego, który był przewracany tuż przed polem karnym, ale nie ma gwizdka sędziego, nie ma faulu. Przy piłce drużyna gospodarzy. No nie zgadza się z tą decyzją trener Radomiaka Jacek Magnuszewski. Faulowany Maciej Świdzikowski przez Łukasza Wolsztyńskiego. No sporo tych fauli w ostatnim czasie. Niestety to wszystko dzieje się daleko od pola karnego Legionowi. Poprawia teraz miejsce wykonania tego stałego fragmentu gry arbiter główny tego spotkania. I już piłka w grze. Kamil Kościelny. Cinonza Agu. Prawą stroną teraz rusza Radomiak, Radosław Mikołajczak. No niestety nie udało się opanować tej futbolówki Radkowi. Będziemy mieli rzut z autu, już wykonany Wieczorek. Z kolei lewą stroną boiska buduje teraz swoją akcję drużyna gospodarzy. No troszeczkę problemów teraz z przyjęciem, ale udaje się utrzymać przy tej piłce. Bardzo groźnie się rozwija ten atak w wykonaniu Legionowi. Zagranie teraz do Pawła Garygi. Co zrobi Garyga? Dośrodkowuje, ale bardzo, bardzo niecelnie. No na pewno lepiej mógł się zachować w tej sytuacji Paweł Garyga. Na nasze szczęście nic nie wyszło z tej akcji. A bardzo duże miejsca tutaj mieli teraz zawodnicy Legionowi do tego, aby stworzyć sobie naprawdę bardzo dogodną sytuację do zdobycia swojej drugiej bramki. Są stroną przeważającą w tej drugiej części spotkania. No Radomiak praktycznie nie stworzył sobie bardzo groźnej sytuacji w tych drugich 45 minutach. Nie ma na to zbyt wiele czasu, niewiele ponad 6 minut do końca. Tymczasem w ataku cały czas drużyna gospodarzy, chociaż udaje się odzyskać tą futbolówkę. Jest teraz w jej posiadaniu Dawid Kwiek faulowany w środkowej strefie boiska. Pokrzykuje teraz do swojego golkipera trener Jacek Magnuszewski. No chyba nie może być zadowolony z gry swoich podopiecznych w drugiej połowie. Aczkolwiek styl to zawsze jest rzecz drugorzędna. Najważniejszy jest wynik. W jednym z wywiadów trener Magnuszewski po meczu z Gryfem mówił, że o stylu niewielu będzie pamiętało, natomiast wynik zostaje. No z gry Radomiaka
w drugiej połowie do końca zadowoleni być nie możemy, ale gdyby udało się jednak zdobyć tą drugą bramkę, to byłoby zdecydowanie najważniejsze. Pozwoliłoby utrzymać kontakt ze ścisłą czołówką tabeli. Remis tutaj na pewno nie satysfakcjonuje ani drużyny z Legionowa, ani Zielonych. No zobaczymy, czy uda się zmienić ten rezultat. Na razie w posiadaniu piłki Radomiak. Odegranie do Michała Kuli, który posyła teraz długą piłkę w kierunku Pawła Wolskiego. Ale nie udało się jej opanować. I grę wznawia kapitan drużyny gospodarzy Mikołaj Grzelak. Piłka spada pod nogi Łukasza Wolsztyńskiego. Teraz Paweł Wolski, Cinozagu. Szybkie odegranie w kierunku Krzyśka Robskiego. Dużo teraz szybkich podań. Jest odegranie do zawodnika gospodarzy. Wpala tutaj w pole karne. Jest oddanie strzału przez Pawła Garygę, ale piłka ląduje na bocznej siatce strzeżonej przez bramki strzeżonej przez Michała Kulę. No kolejna groźna sytuacja w wykonaniu gospodarzy. Nie potrafił Radomiak narzucić swojego stylu gry w tych drugich 45 minutach. 87. minuta spotkania. I po raz kolejny Legionowia. Próba odegrania do Rafała Wolsztyńskiego. Nieudana. Sporo teraz tych górnych piłek w wykonaniu jednej i drugiej drużyny. No i opanował tą futbolówkę Dawid Kwiek. Próbuje się teraz tutaj przedrzeć również razem z Radosławem Mikołajczakiem. Ale będziemy mieli wznowienie gry od bramki strzeżonej przez Mikołaja Smyłka. Aktywny tutaj przy bocznej linii boiska jest trener Jacek Magnuszewski. Podpowiada jeszcze swoim zawodnikom, jak mają grać w tych ostatnich końcowych minutach tego spotkania. No dużo tych pojedynków główkowych wygrywają jednak gospodarze. Przywilej teraz korzyści. Przy piłce po raz kolejny Paweł Garyga. Co z nią zrobi? Odgrywa do Grzelaka. Dośrodkowanie w pole karne. Bardzo ofiarnie teraz Maciej Świdzikowski. Przy piłce Radosław Mikołajczak. Rusza Radomiak z kontrą. Odegranie do środka boiska. Jest tutaj Kamil Kościelny. No nie wiem, do kogo teraz zagrywał Kamil Kościelny. Zdaje się, że miało to być podanie adresowane do Radosława Mikołajczaka, ale absolutnie nie miał najmniejszych szans Radek dojść do tej piłki, która znajduje się teraz w posiadaniu gospodarzy. Mikołaj Smyłek. Wysoka teraz piłka w kierunku Garygi. Walczy tutaj o jej odzyskanie Michał Hrabąszcz. No i wybijają poza plac gry Maciej Świdzikowski. Rafa Wolsztyński wznawia grę. Podawał do Łukasza Wolsztyńskiego. Teraz walczy o futbolówkę Rafał Grzelak. Łukasz Wolsztyński. Udany w ślizg Cinozagu, ale cały czas piłka w posiadaniu gospodarzy. No domagali się tutaj strzału kibice Legionowi. Nie udało się go oddać. Z próbą kontrataku próbował już Dawid Kwiek, ale faulowany w środkowej części boiska. No bardzo szybko powstrzymywane są to jakiekolwiek próby kontrataku ze strony Radomiaka przez zawodników Legionowi. Tymczasem mamy drugą żółtą kartkę dla Huberta Tylca, który zostaje w konsekwencji ukarany czerwonym kartonikiem i w samej końcówce tego spotkania drużyna Legionowi będzie grać w 10. No mamy w tym momencie niemalże już 90. minutę tego spotkania. Zobaczymy, o ile ten mecz zostanie przedłużony. No może będzie to taki jeden z ostatnich, za to kluczowych impulsów dla Zielonych do tego, aby spróbować strzelić tą zwycięską, jakże pożądaną bramkę. 4 minuty doliczył sędzia główny Paweł Kantor do tego spotkania. Tyle minut jeszcze nadziei dla Radomiaka na odniesienie tutaj zwycięstwa. Zobaczymy, jak ten stały fragment gry rozegrają goście. Prawdopodobnie będzie to długie zagranie w kierunku pola karnego. Cały czas czekamy z wznowieniem gry. Jest gwizdek sędziego. Krótko jednak podanie do Macieja Świdzikowskiego. Ten do Dawida Kwieka. Jest tutaj na lewej stronie Michał Hrabąszcz.
próba dogrania do środka do Krzysztofa Robskiego, ostatecznie opanowuje tą piłkę Paweł Wolski. No jest teraz walka w środkowej części boiska. Rzut rożny z prawej strony boiska dla Legionowi, która pomimo tego, że gra w osłabieniu, cały czas groźnie atakuje bramkę strzeżoną przez Michała Kulę. Mamy w tym momencie, zdaje się, już ostatnią zmianę w wykonaniu Legionowi na placu gry. Zamelduje się oznaczony numerem 6 Łukasz Kopka. Który zmienił Pawła Garygę. No sporo tutaj akcji po prawej stronie boiska miał Paweł Garyga. Tymczasem mamy już wykonanie rzutu rożnego. Nie udało się oddać strzału Legionowi. I zobaczymy, czy uda się Radomiakowi wyjść z jednym z ostatnich kontrataków, ale nic z tego. Tymczasem może być po raz kolejny groźnie pod bramką Michała Kuli i wybiciem ratują się defensorzy Radomiaka. W związku z tym kolejny rzut rożny dla drużyny Legionowi. No zdecydowanie korzystniej zaprezentowali się gospodarze w tym meczu od Radomiaka. Dośrodkowanie za niskie w wykonaniu Huberta Tylca. Oznacza, że kto inny zszedł z boiska. Już szybko w kierunku Dawida Kwieka grał Michał Kula, ale za szybko, niedokładnie. Cały czas dopingują kibice Radomiaka, zagrzewając do boju Radomiaka. No już coraz mniej czasu. Może jeszcze minuta, czy też dwie do końca tego spotkania. A w natarciu Legionowia. No udaje się wreszcie przechwycić tą piłkę. Michał Hrabąszcz do Michała Kuli. Niedokładnie teraz Michał Kula. Bardzo wysoko. Rafał Wolsztyński. Rzut za tu dla Legionowi z lewej strony boiska. Już wykonany, ale trochę nerwowo. Nie udało się opanować tej futbolówki, a przez nikogo atakowany był Łukasz Kopka. Mógł ją sobie spokojnie przyjąć. No to się nie udało, ale to jest już jego problem. Problemem Radomiaka natomiast jest to, że pomimo tego, iż w tych końcowych minutach tego spotkania gra w przewadze, nie potrafi przełożyć tego na skonstruowanie zagrożenia pod polem karnym Legionowi. Leży teraz jeszcze dodatkowo jeden z zawodników gospodarzy. No na pewno nie będzie się spieszył teraz zespół gospodarzy z wznowieniem tej gry. Wszystko wskazuje na to, że zakończy się dzisiaj ten mecz wynikiem remisowym. Mikołaj Smyłek. Maciej Świdzikowski walczy o tą piłkę, ciną za ogół. Wybija ją teraz Kamil Kościelny. Walczy o tą piłkę Krzysiek Robski. Podanie do Dawida Kwieka, który zagrywa wysoką, długą piłkę w kierunku Radosława Mikołajczaka. Główkować teraz próbował Radek, ale daleko od bramki wychodzi Mikołaj Smyłek, który popisuje się udaną interwencją. Cały czas 1-1. Szybko teraz stara się grać Radomiak, ale trzeba uważać, żeby nie stracić tej piłki, a niestety to się właśnie dzieje. Szybko teraz wykonany ten rzut z autów przez Legionowie i udanie interweniuje ciną z Oagu. Przy piłce gospodarze. Zagranie do Rafała Wolsztyńskiego. Wybijają tą piłkę zawodnicy Radomiaka. Będzie o nią walczył Krzysiek Robski. Nie udało się jej opanować. I kończy w tym momencie ten mecz sędzia Paweł Kantor. 1-1 Legionowia, Legionowo, Radomiak, Radom. No niestety nie udaje się zgarnąć dzisiaj kompletu punktów. Aczkolwiek z przebiegu gry trzeba być zadowolonym z tego jednego punktu, bowiem w drugiej części spotkania zdecydowaną przewagę mieli gospodarze, którzy co i rusz konstruowali bardzo groźne akcje pod polem karnym Radomiaka. Zieloni z kolei no niestety nie stworzyli sobie praktycznie żadnej dogodnej sytuacji w tych drugich 45 minutach. Na pewno dużo materiału do analizy będzie miał po tym spotkaniu trener Jacek Magnuszewski.
Ja już Państwu dziękuję w dniu dzisiejszym za uwagę. Przypomnę, że partnerem dzisiejszej transmisji było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, przy ulicy, mającą swoją siedzibę przy ulicy Limanowskiego 42. Z Legionowa Paweł Waniek. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i zapraszam na przyszłe transmisje w wykonaniu Zebra TV. Dziękuję i do usłyszenia.